tym filmie informacje na temat zarobków piłkarzy, także Polaków we włoskiej Serie A. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Włoscy dziennikarze z La Gazzetta dello Sport tradycyjnie opublikowali raport na temat zarobków netto piłkarzy we włoskiej Serie A. Ponieważ w Italii gra bardzo wielu Polaków, często odgrywając istotną rolę w swoich zespołach, myślę, że warto zobaczyć, jak wyglądają w płacowej drabince swoich klubów na tle kolegów. Nie może szczególnie dziwić, że najwięcej w Serie A zarabia Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Juventusu nie ma sobie pod tym względem równych, inkasując 31 milionów euro rocznie. Wyprzedza nowego klubowego kolegę Matisa de Ligta, sprowadzonego tego lata przez starą damę z Ajaxu. Środkowy obrońca otrzymuje 8 milionów. 7,5 zarabia kolejny piłkarz mistrza Włoch Gonzalo Higuain, a także kolejna nowa twarz we Włoszech, sprowadzony przez Inter Mediolan Romelu Lukaku. Dalej plasuje się Paulo Dybala z pensją na poziomie 7 milionów 300 tysięcy euro, a także Aaron Ramsey i Adrien Rabiot, którzy otrzymują po 7 milionów. Prawdopodobnie jest to wynikiem tego, że obaj trafili do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Nie musząc płacić ich byłym klubom, Juve mogło pozwolić sobie na zaproponowanie im naprawdę dobrych warunków, jeśli chodzi o kontrakt. W Romie najwięcej zarabia Edin Dzeko, 5 milionów. W Napoli Kalidou Koulibaly przyjmuje przelewy na kwotę 6 milionów, podobnie jak najlepiej opłacany zawodnik Milanu, Gianluigi Donnarumma. Spośród Polaków najlepsze warunki finansowe dotyczą Wojciecha Szczęsnego, naturalnie, także grającego w Juventusie. Jest on drugim najlepiej wynagradzanym bramkarzem w lidze po wspomnianym Donnarumie z pensją wynoszącą 3,5 miliona euro, co daje mu jednak 18 miejsce w drabince klubowej. 2,5 miliona inkasuje w Napoli Arkadiusz Milik. Na temat napastnika, mającego ostatnio problemy zdrowotne, pojawiały się plotki sugerujące możliwość opuszczenia zespołu, jednak na ten moment wydaje się, że dojdzie on do porozumienia w sprawie nowej umowy, co prawdopodobnie poskutkuje poprawą pensji. Tylko 7 piłkarzy zarabia w Napoli na ten moment więcej. Nowy kontrakt może otrzymać także Piotr Zieliński, któremu Napoli płaci 1 100 000 euro, co daje pomocnikowi 19 pozycję w klubowej hierarchii. W czołówce, jeśli chodzi o zarobki polskich piłkarzy, znajduje się napastnik Milanu Krzysztof Piątek, który otrzymuje rocznie 1 800 000 euro. Jest to jednak dopiero 16 najwyższa płaca w zespole Rossonerich. Żaden z Polaków nie otrzymuje już ponad miliona. 900 tysięcy Bolonia płaci Łukaszowi Skorupskiemu, a 750 tysięcy Fiorentina Bartłomiejowi Drągowskiemu. Kto waszym zdaniem inkasuje zbyt wiele w porównaniu do innych piłkarzy, a kto pozostaje pod tym względem niedoceniany? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, który klub jako pierwszy w historii zbudował swoją kadrę łącznie za ponad miliard euro, ile wynoszą różnice najkosztowniejszych i najtańszych składów w czołowych europejskich ligach i kto ma na ten moment największy ujemny bilans transferowy, sprawdźcie film, do którego link znajduje się teraz w lewym dolnym rogu ekranu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.